z wizytą u królowej Lemnos i u króla Dolionów. Pierwszy postój argonauci zrobili na wyspie Lemnos, na której panowała młoda i piękna królowa. Prawdę mówiąc, na wyspie nie było ani jednego mężczyzny, gdyż przed rokiem lemniki wygnały swoich mężów, a jak uporczywa pogłoska mówiła, pozabijały ich z zemsty, że przełożyli na dnie pojmane na wojnie kobiety trackie. Argonauci nie bez obawy przyjęli zaproszenie królowej na ucztę, ale potem tak się im spodobało, że wielu w ogóle chciało zostać na wyspie. Dopiero widok statku z rozpuszczonym żaglem przywiódł ich do opamiętania i biegiem wrócili na Argo. Teraz czekało ich przepłynięcie Helespontu, gdzie dniem i nocą warowały okręty trojańskie, broniąc przeprawy. Argonauci wstąpili po drodze na wyspę Samotrakę. Przed lat tysiącem królowa Amazonek założyła tam sanktuarium bogini i ustanowiła na jej cześć Misteria. Na Samotrace oddali się pod opiekę Persefony, opiekunki żeglarzy i pod osłoną nocy szczęśliwie przemknęli przez cieśninę. Następny postój zrobili w krainie Dolionów. Dobrze trafili, bo właśnie odbywało się wesele króla Kyzikosa z księżniczką frygijską, na które zostali zaproszeni. Król Kyzikos podejmował ich bardzo gościnnie, pomny, że przed laty na dworze jego ojca bawił największy heros Grecji, Herakles. Usłyszawszy, że argonauci wybierają się jeszcze dalej niż dotarł Herakles, Kyzikos ofiarował im bukłaki z winem i wszelkiego jadła, w jakie jego barbarzyńskie królestwo obfitowało. Serdecznie żegnani przez królewską parę, argonauci odbili od brzegu gościnnej krainy, ale zaledwie znaleźli się na morzu, rozszalała się burza i okręt miotany na wszystkie strony zawrócił do brzegu. Niestety, tym razem przybili od innej strony półwyspu i w ciemności Doliończycy wzięli ich za piratów i przypuścili do nich atak. Argonauci bronili się dzielnie i wnet zmusili napastników do ucieczki. Na polu bitwy zostało kilku poległych Doliończyków, wśród nich sam król Kyzikos. Wielka była żałość argonautów, a żeby uczcić poległego króla, urządzili zwyczajem Greków uroczyste igrzyska. Ale to nie pocieszyło wdowiałej królowej ani Dolionów, którzy głośno zawodzili i na znak żałoby nie rozpalili ognisk i żywili się tylko niegotowaną strawą. Na dobitkę wichura nie ustawała, spiętrzone bałwany biły o brzeg i argonauci musieli obozować na ziemi Dolionów, dniem i nocą słuchając lamentów barbarzyńców. Zdawało się, że wszystkie żywioły ziemi sprzysięgły się, by przeszkodzić dalszej ich podróży. 12 dni szalała wichura. 13 dnia argonauci wznieśli na górze ołtarz i Jazon złożył na nim ofiarę Matce Ziemi. Potem za radą Orfeusza upletli wieńce z liści dębowych i tak ozdobieni w pełnej zbroi odtańczyli dokoła ołtarza taniec ku czci bogini. Obrzasku wicher ustał, argonauci wrócili na okręt, aż dołu lekki wiatr zachodni rozpuścili żagle.